dzisiaj dla Państwa i naszym gościem jest pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Naszym gościem jest również poseł Rzeczpospolitej Polskiej, pan Grzegorz Rusiecki, poseł z okręgu kalisko-leszczyńskiego. Korzystając z okazji, chciałbym przede wszystkim pani marszałek podziękować za odważną decyzję, którą podjęła. Początkowo pani marszałek była kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta i stanowczy sprzeciw co do formuły przeprowadzenia wyborów przez partię rządzącą sprawił, iż te wybory się nie odbyły 10 maja. Wybory odbędą się w normalnym trybie pod kontrolą Państwowej Komisji Wyborczej, a nie ministra Sasina. Szanowni Państwo, jak zbliżają się wybory, wszyscy mówimy, iż to są najważniejsze, nadchodzące wybory są najważniejsze, ale tak naprawdę te wybory są najważniejsze od 30 lat. Będziemy wybierać nie tylko nowego prezydenta, ale będziemy wybierać to, w jakim kierunku Polska ma podążyć. Czy Polska dalej będzie kontynuowała drogę demokracją w Europie Zachodniej, czy w Polsce będzie pochodnie wprowadzany ustrój, który obowiązuje na Białorusi lub też w Rosji. W sposób pełzający Prawo i Sprawiedliwość dokonało takich zmian ustrojowych, które sprawiły, że polska demokracja właśnie w tym kierunku zmierza. 12 lipca będziemy wybierać prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Tak jak powiedziałem wcześniej, to są ważne wybory. Sondaże są dla nas bardzo sprzyjające, ale liczy się każdy głos. Dlatego z tego miejsca chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy są jeszcze niezdecydowani, a jest spora grupa wyborców, do tych, którzy głosowali w pierwszej turze na innych kandydatów opozycyjnych oraz do tych, którzy w ogóle nie głosowali w pierwszej turze. Idźcie na wybory. Zagłosujmy na naszego kandydata, wybierzmy lepszą Polskę. Oddaję głos pani marszałek. Rzeczywiście do wyborów właściwie dzielą nas dni, godziny. 12 rozstrzygnie się, jaka będzie Polska. Dlatego wszyscy angażujemy się w kampanię Lecha Trzaskowskiego. To jest nasz obywatelski obowiązek, wspierać go, przekonywać Polaków, że te wybory są ważne i że głos każdego z Państwa liczy się ogromnie. Mieliście szansę poznać programy kandydatów, zobaczyć jak działają, jakimi są ludzie. Teraz to Państwo dokonają tego wyboru, dlatego będziemy wszędzie, wszyscy moi koledzy i koleżanki, którzy są po całej Polsce, rozmawiamy, przekonujemy, bo ja wierzę, że w Państwa jest wielka moc i możemy 12 lipca. Polska będzie dalej demokratycznym, uśmiechniętym, nowoczesnym krajem, gdzie każdy z nas znajdzie miejsce dla siebie. Dlatego tak ważne są spotkania, jak tutaj z mieszkańcami Kraszewa, bo jest o czym rozmawiać. Wszystkie uwagi Państwa przyjmujemy z ciekawością. Będziemy o tym dyskutować, bo tak naprawdę łączy nas bardzo wiele spraw. I tak naprawdę, jeżeli zaczynamy rozmawiać o konkretach, okazuje się, że to nie partia ma znaczenie, tylko nasze podejście do problemów. I rozmawiajmy o problemach i o rzeczach, które nas łączą. Mam nadzieję, że taka będzie.